Dzisiaj mam świadomość, że spotykam się głównie z praktykami życia gospodarczego w Polsce. Proszę Państwa, warto jednak pamiętać o tym, że dzisiaj my będziemy tutaj rozmawiali, ale na szczęście już w Sejmie, zdaje się o godzinie 14, ruszy praca nad projektem ustawy proinnowacyjnej, czy regulacji proinnowacyjnej, którą złożyłem do laski marszałkowskiej i z deklaracji pana marszałka Sikorskiego, który dzisiaj usłyszałem, wynika, że to będzie jeden z priorytetów pracy polskiego parlamentu. Bardzo na to liczę, że będzie właśnie odpowiednie tempo działania na rzecz rozwiązań ustawowych, które mogą Polskę uzbroić w mechanizmy proinnowacyjne. Jeśli chodzi o ustawę, chciałem powiedzieć, że tak, no proponuję między innymi zniesienie podwójnego opodatkowania inwestycji. Innowacje bowiem potrzebują po prostu kapitału, bez tego nic nie będzie i w tym zakresie też w moim przekonaniu w skali globalnej trwa nieustanny wielki wyścig po prostu o prywatny kapitał inwestycyjny i on łatwiej będzie przychodził wtedy, jeżeli będzie polska gospodarka, polskie firmy będą także wyposażały się w realne możliwości wspierania innowacyjności. Dzięki tej ustawie spółki także podwyższonego ryzyka wspierające innowacje będą całkowicie zwolnione z CIT. To jest istotne. To obejmie fundusze także venture capital. To powinno być zresztą stanowić taki bardzo konkretny atut Polski w globalnym wyścigu o przyciąganie kapitału inwestycyjnego i wsparcie innowacji powstających na ogół właśnie często powinno to być w małych firmach, a firmy małe mają ten ograniczony dostęp do kapitału. To jest istotna bariera. Proponuję także w tej ustawie ulgę podatkową z tytułu innowacji. To w moim przekonaniu będzie odczuwalne, konkretne narzędzie atrakcyjne dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój. W skrócie mogę powiedzieć tyle, że mali i średni przedsiębiorcy, którzy wydadzą na ten cel, jak tutaj mi wyliczono, na przykład 100 tysięcy złotych, odliczą od przychodów kwotę 150 tysięcy. Pan minister kiwa głową. Jest to także i przegadane z rządem, więc tutaj nie ma, nie powinno być żadnych niespodzianek. Duże przedsiębiorstwa będą mogły odliczyć 120% wydatkowanej kwoty, co oznacza pewną preferencję, ale i zachętę właśnie dla małych i średnich firm, co w warunkach polskich może mieć decydujące, kapitalne znaczenie. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden jeszcze element, że w obu przypadkach, a więc w przypadku i dużych, i małych, i średnich firm, nie ma ustalonych górnych limitów kwotowych, co jest istotne. Różnica w ulgach będzie w moim przekonaniu impulsem do tego, by duże firmy część prac badawczo-rozwojowych zlecały małym firmom. Tak to powinno chyba funkcjonować. I to według mnie powinno się nie tylko opłacać obu stronom, ale powinno przynieść wymierne korzyści w postaci przyrostu, jakby tempa innowacyjności. Mamy duży potencjał innowacyjności wewnątrz, a na przykład dzisiejsza ulga technologiczna promuje import technologii, a nie robienie jej w kraju. No i ta akurat inicjatywa prezydenta jest dobra, bo ona mówi, ci co będą robili w kraju dostaną ulgę, a import nie będzie z tej ulgi korzystał. To pierwsze. Połączenie nauki z biznesem. Pomysły są, nie są implementowalne, biznes narzeka, że tam się ich nie rozumieją, ci mówią, że im nie płacą. Deregulacja gospodarki, czyli żeby było łatwiej podejmować ryzyko. I część tych rzeczy jest już w tej ustawie, a część oczywiście musi być otoczką. Modernizacja armii. Zróbmy ją sensownie, tak jak w Izraelu. Na bazie tego powstaje dużo prywatnych firm, która jest nowoczesnych. To nie mogą być tylko państwowe firmy, ale chodzi o sam kierunek. I to dużo by pomogło. To nie jest tak, że staniemy się nagle innowacyjni, ale krok po kroku i te firmy, które były dzisiaj na panelu, pokazują, że się da. Tylko ja bym chciał, żeby takich były setki, a nie dziesiątki.